Cześć, nazywam się Piotr Chudzik i na początku chciałbym Ci podziękować za wybór mojego kursu poświęconemu wprowadzeniu do dokumentowej bazy danych MongoDB. W dzisiejszych czasach generujemy wręcz olbrzymią ilość informacji. Mamy praktycznie całodobowy dostęp do internetu, gdzie szukamy odpowiedzi na nasze pytania, wymieniamy się wiadomościami, przeglądamy media społecznościowe, oglądamy filmy czy słuchamy muzyki. Wiele urządzeń również generuje sporą ilość informacji. Prawie każdy z nas posiada smartfona, pracujemy za pomocą tableta czy komputera, a nawet takie urządzenie jak robot sprzątający czy oświetlenie mieszkania, które możemy sterować zdalnie za pomocą aplikacji w telefonie, również generuje informacje. Te wszystkie dane musimy gdzieś składować oraz przetwarzać. Standardowy model danych, czyli relacyjne bazy danych, zwane inaczej bazami danych SQL, zaczęły być niewystarczające z powodu wymogu ustrukturyzowania tych danych. Dlatego z roku na rok na popularności zyskują bazy danych NoSQL, co oznacza Not Only SQL. Dokumentowa baza danych MongoDB jest sztandarowym przykładem tego rodzaju bazy danych. W ramach tego kursu omówię kilka tematów podzielonych na rozdziały. W pierwszym rozdziale omówimy, czym jest baza danych w serwerze MongoDB oraz czym jest kolekcja. Utworzymy własną bazę danych i kolekcję i pokażę Ci, jak te obiekty w razie czego usunąć. W kolejnym rozdziale omówię, czym jest dokument w formacie JSON, czyli JavaScript Object Notation, w jaki sposób tworzy się ten dokument i jakie modele danych są dostępne w MongoDB. Następnie utworzone przez nas dokumenty dodamy do bazy danych MongoDB. Po przygotowaniu bazy danych oraz kolekcji zajmiemy się przeszukiwaniem ich zawartości za pomocą metody find. Pokażę Ci też, jak ograniczać ilość wyświetlanych dokumentów, jak sortować te wyświetlane dokumenty i w razie czego jak filtrować dokumenty, czyli w jaki sposób wyświetlić tylko te dokumenty, które spełnią określone przez Ciebie warunki. Następnie w kolejnych rozdziałach pokażę Ci, jak aktualizować te dokumenty znajdujące się w serwerze MongoDB oraz w razie czego, jak je usuwać. Ostatnie dwa rozdziały są poświęcone grupowaniu dokumentów na podstawie wybranego klucza oraz pokażę Ci, jakie informacje możemy dzięki temu osiągnąć oraz w jaki sposób tworzyć indeksy, które wpływają na optymalizację pracy z dokumentami w serwerze MongoDB i również w razie czego, jak usunąć dany indeks. Poza materiałami wideo pamiętaj, że do tego kursu zostały dołączone materiały dodatkowe, w których znajdziesz opis wszystkich poleceń czy metod pokazanych w tym kursie, ale również dodatkowe informacje i zadania wraz z rozwiązaniami. Jeszcze raz Ci dziękuję za wybór mojego kursu i życzę Ci owocnej i przyjemnej
nauki. Do usłyszenia.